Cześć wam, dzisiaj jest Wizu, wizualnie jest dziś ze mną Madzia, dzień dobry! I witamy was w KFC Landzie! Będziemy gotować, I hope. Będziemy? Madzia, będziemy gotować? No jak zawsze. Tak, lecimy! No hejko. Okej, dotarliśmy do kuchni. Co my tu mieliśmy zrobić? Mam nadzieję, że będziemy mogli zaszaleć z tym koronerem Sandersem. Aha, to będziemy chęć zaszalać. Prawie rozlałem kawę z wrażenia, no wiesz? Dobra, tak. No, tak samo jak ja ostatnio wodę z wrażenia. O, to. Czekaj, to jest ta miejscówka, w której będzie nasz finalny challenge. Będziemy się tłukli. 366 dni challenge! Ej, wiesz, że w tym roku bym sobie odpuścił ten challenge, gdyby nie to, że jest przestępny i jest okazja raz na 4 lata, żeby zrobić 366 dni challenge. Nie przekonywało mnie to, żebym się na to porwała, wiesz? Ja wiem, w żaden sposób. Ale to był jedyny argument taki, nie robię więcej tego, to było badziewne. No, znaczy ja wiem, że jak ja nie mam takiego challenge'a, to ja nie wrzucam nic przez całe tygodnie, nie? Więc okej, to też. Ale takie, nie, dobra, drugi rok z rzędu. Plus jeden dzień, plus cały ten październik, że Inktober, że 3 posty dziennie w tym jeden rysunek. Dam radę! Przynajmniej ja i hop, że dam radę, jeżeli przeżyję. Dobra, wracając do gry. Ogarnij. Czekaj, przypilnuję cię. Ile minut gadamy? Jeszcze nie zaczęliśmy grać? 5. Okej, dobra, to tak. To jest to. To jest to miejsce na finalny challenge. Test naszej woli, test odwagi i test naszego talentu. Nie ma czegoś takiego jak talent. Że test woli, to jak przed to położą kebab i każą ci go nie zjeść przez godzinę. Znaczy nie, najtrudniejsze jest pierwsze 10 minut, bo później jest zimny i trzeba go odgrzać, więc... Teoretycznie tak. No, więc jak nie zjadłem przez pierwsze, to jest test na 10 minut, a potem jest takie mech, nie będę tego żart, przecież to zimne. Ja bym mimo wszystko zjadł. No w sumie też bym zjadł. Idziemy potem na kebaba? Tak. Okej. I szansa na to, żeby sklepać Wanwana, że pseudo faceta, nie? I jego złą tą podludzie. Kondomkę. Ojej. Tak jak było planowane, zacznę się od szybkiego testu na tą recepturkę, nad którą pracowaliśmy, nasz słynny chicken pot pie, czyli to jest to takie ciasto, co oni robią. Nowe. Tak? No. Tak, mięcho i zapiekane tak jakby w placek taki, w niektórych rejonach Polski się chyba na to placek mówi, nie? To nie tak. No. Stąd by się wzięło powiedzenie, lubię placki. A ja myślałem, że to ziemniaczane chodzi zawsze. Każde. No w sumie każde, ja w ogóle lubię jedzenie. Poza tym, jak one się nazywają, to znaczy w większości ryb nie bardzo i te takie zielone, nie oliwki, ale te takie małe, zielone... Pary. Kapary, o to. Nie lubię kapar. To znaczy jak mi dadzą, to zjem, ale jest takie... Ja się cieszę, że ty nie lubisz, więc jest zawsze dla mnie, bo ja lubię. No, o tak się właśnie dzielę ze znajomymi. Znajomi na przykład nie mogą czekolady teraz, więc jest takie okej, biorę twój przydział, jest mój. Dalej mam, ej, to pokażę, kolejna tacka tych wedlowych tasich mleczek z cynamonem. No to tak to bierzesz. Co? No ty to bierzesz. Moja ciocia tego nakupiła na prezent dla swoich znajomych. Na święta to nakupiła i po świętach wyjeżdżała i zapomniała tego. I tego leży taki stos cały. A więc korzysta. Tak, ale to one są naprawdę nieudane, powiem ci. Poza tym, że mają ładny nadruk takich ciasteczkowych ludków, czy nie wiem, pseudo bananków, czy co to ma być, w smaku wrażenia. Wracając do gry, tak? Po tym, jak praktykowaliśmy przez miesiąc, robiąc to danie, weszło nam tak bardzo w krew, że wygląda, że to jest nasza druga natura, okej. Możemy to zrobić bardzo szybko w piekarniczku i tak szybko, jak tylko zaczniemy... Życie przerywa nam wejście koronera Sandersa! Ej, czy on zawsze musi te płatki wiśni latające? Ja już ci to tłumaczyłam, to jest dlatego, że to miała być flirtowa gra, a że nie wyszło, no to... Totalnie nie wyszło, to tak bardzo nie jest flirtowa gra. Najwięcej flirtu to było, jak robota chyba wcisnęliśmy. Też, ale chyba, że Wizu my nie rozumiemy we flirt. A no, nie, my bardzo rozumiemy we filtr. Filtr wody. To tak,
Filtr wody najbardziej. Wydaje mi się, że te płatki kwiatów wiśni mogą być dobrym dodatkiem do potrawy, nie? Jak to nam tak nasypie albo przysypie od góry potrawę, którą podajemy, to będzie jeszcze ładne podanie, trzeba będzie to zmuchnąć, a pik, poleciało, nie? Mogłoby być. Mogłoby być. Mazu, a co ty tutaj robisz? Stoję. A jeszcze jest czas przed następnym egzaminem. No wiesz, tak se tu dziabam, nie? Wizualizuję sukces. Tak, patrzę na swój tam stację badawczą, kosmiczną z tymi piekarnikami i już widzę naszą Wiktorię. To tak jak jest. Czekaj, jak wszedł ten mem, że co ludzie robią pod prysznicem przez 45 minut? A odbierają Oscary, śpiewają, tam koncerty dają różne, to co sobie wymyślisz? Na tej zasadzie, nie? To stoję pod prysznicem i już widzę tą potrawę, którą będę dzisiaj robił, nie? A potem... Okej, przygotowałem ciasto od pizzy, będzie pizza dzisiaj, no. Pizza zawsze awesome. Pizza zawsze na propsie. Szczególnie, że to ciasto fermentuje od 4 dni i jest bombastyczne, no ale okej. Babcia by tego nie zniosła, wiesz? Co? Moja babcia by tego nie zniosła. Raz robiłam potrawę, gdzie mięso musiało się marynować 3 dni. Po 2 dniach do mnie przyszła i kazała za to się wziąć, bo to ona spać po nocach nie może, że to mięso się zepsuje. Okej, okay. To może jej lepiej nie mów następnym razem. Nie będę mówiła, nie popełnię już tego błędu. Ale to też mama do mnie, że żebym zrobił coś z tą pizzą, jak to coś, bo mam pół lodówki zawalone, bo leżą mi fermentujące, że tu jest 2 dni, tu jest 4 dni, tu jest 6 dni, nie? A 6 dni to już jest maks, trzeba zużyć, bo przy 7 dniach to jest takie absolutnie, że zużywamy, bo potem będzie niejadalne, nie? Znaczy, ewentualnie potem wrzucam do drugiej miseczki i to jest zaczyn na kolejną pizzę, który będzie sobie fermentował 3 miesiące, więc luz, ale no. Czyli to ciasto w tym sreberku, czy jak to nazwać, to placek zaczyna ładnie pachnieć, wypełniając pokój wokół nas. Kolorowy wiatr, tak? Mhm. Wizualizujesz, tak? No, na pewno. Byłomiesz, nie? A miałem nadzieję, że coś pysznego tam przyrządzasz. No, więc możemy się z nim podzielić, skoro jest głodny, wciśnijmy mu żarcie. W sumie? Czekaj, jak to było, że nie wolno zakupów robić na głodnego? Bo wtedy się kupuje znacznie więcej. Ale to prawda. Ale powinno się gotować na głodnego, nie? Nie powinno się najeść przed gotowaniem? Czy jak to jest? To znaczy, to akurat u mnie osobiście jest dość sprzeczne, bo ja jak jestem mocno głodna i gotuję, to ja podjadam. Więc jak kończę już daną potrawę robić, to ja jestem już tak trochę podjedzona i mi się już jeść wtedy nie chce. Tak, ale jak jesteś najedzona, to nie próbujesz i nie wychodzi takie dobre, bo nie to modyfikujesz. To ja mam takie wrażenie przynajmniej. No to tak mniej więcej się odbywa. Aha, no i musimy się jakoś ogarnąć, bo ostatnim razem jak Coroner Sanders nam wszedł do łba, to źle zabrzmiało, to przegraliśmy z podludziami, bo nie mogliśmy wybrać, bo timer leciał szybko, a jako że ja to przechodziłem jeszcze raz, to wiem też, że tam później odpowiedzi były takie, że nie było dobrych odpowiedzi, więc no. Tak, to też, swoją drogą. Więc decydujemy się z bolącym sercem. To jest romans, serio, to jest romans. Przedłożyć nasze gotowanie nad Romantico. Wiesz, to widocznie jest romans w innym wydaniu. Tak, to znaczy, to jest romans z jedzeniem. To jestem w stanie zrozumieć. To wtedy ta gra ma bardzo dużo sensu. A bez jedzenia? Bez jedzenia to jest głupie klikadło. No właśnie. Które beznadziejnie sejwuje. A to na pewno. O, i pstryknęło. Co robimy? Ignorujemy to... czy... Fesap? Nie wiem. Tak, bo ja nie przypomniałeś, nie odpaliłam. A, nie, mi się wydaje, że fesap to będzie zaczynasz zrzędzić, narzekać, gadać o tym swoim żareku, które się przygotowało. Przesadzić. Przesadzić? No. Okay, to co, wyrzucamy? Wyrzucamy to twoje jedzenie? Nie, no może wyjmijmy, bo jak zostawimy, to ono się spali i ten. No to dobra. Fess up. What? No dobra, dobra, masz mnie. Znaczy, co? Się podniecił. No. Lemy. Może troszkę za bardzo tam wizualnie. Polecam się na przyszłość.
No wiem, mój nos mógł to wyczuć z 400 jardów, to znaczy ten nasz placek z 400 jardów. Ile to jest 400 jardów? Boże, jeszcze to mam sprawdzić. Czekaj. Tak. Miles Morales. A 365,76 metra. O kurka. To ale ma nosa. Nos. No. To jest... bardzo, bardzo, bardzo dziwnie sprecyzowana odległość, nie? Tak ten? Ale nie spodziewałaś się, znaczy myśmy się nie spodziewali niczego innego od tak bardzo specyficznego człowieka. No okej. Okay. To też. Że wiedziałeś, że to jest placuszek tylko po zapachu? Kojarzysz taki komiks albo film jak Hellboy? Mhm, to kojarzę. Okej, okay. W komiksowym Hellboyu tam była taka jakby seria Hellboya, jak on był młody, zaraz po tym jak go tam przygarnęli ci naukowcy i go wychowywali. I jeden z komiksów był takim bardzo dziwnym odszotem. Była scena, że on siedzi przy stole, on nie będzie tego jadł, to jest niedobre i tak dalej. A ten Einstein, czy który to tam go ogarniał, stawia mu placki, ale spróbuj, polewa tym maple syrup, jak to będzie, syropem klonowym. Takie, tak. Spróbuj, to jest naprawdę dobre. Takie, nie, wziął to, spróbował. Naprawdę dobre. I teraz jest cięcie do piekła, gdzie demony. Jezu, spróbował placuszków. Już nigdy nie wróci na naszą stronę. What the heck? To był najlepszy komiks z Hellboya. Wszystkie są świetne, ale ten był absolutnie najlepszy. Placuszki. Placuszki the best. Dobra. Nie tylko, że to były placuszki, ale że to były chickenowe placuszki. Z bardzo chrupiącą tą górą, tą ciastem. O, ciastem! Chciałem może być ciasto, bo mi się skojarzyło z posypką, ale to nie jest posypka. Nie, ciast? Panierka. Panierka? No może być panierka. Ale jak nazwać to zapieczone ciasto od góry? Takie jak wkaldzone. No chyba ciasto będzie. Ciasto po prostu, no co więcej wymyślisz? No w sumie. Ale mój nos mówi mi jeszcze coś innego. Że muszę się... O, nie pali się! Nie, na szczęście... nie. Helming of... Co? Mój węch mówi mi, że to było Heaping Helping of TLC. Co to jest TLC? Że to jest jakimś kanałem. Tak. Jest TLC program. Że to zostało zrobione przy pomocy TLC. Może programu telewizyjnego. Ewentualnie to jest nawiązanie, bo oni mają te takie powiedzenia, że tam sekretną przyprawą jest miłość czy serce, jakoś tak, nie? I mają te skróty potem od tego. Ale nie wiem, jak to się tłumaczyć. Tak, no ale zasadniczo zacznie się fajczyć za sekundę, jeżeli tego nie wyjmiesz. Chwila prawdy. To by ładnie wyszło. No? Jadłabym. Kolonel Sanders powiedział: Mwau. Najlepsze placuszki, jakie w życiu próbowałem. No! Zawsze podobało mi się takie wiejskie gotowanie, wiesz, takie porządne żarło. Mógłbym żreć to cały dzień. No, łezki w oczach. Nie ma czasu do stracenia. Impra się zaczyna, jedziemy! Gotowa? Gotowa jesteś? Popiesek mnie zniechęcił, ale... Macia, twój entuzjazm jest zarażający. Przepraszam, nie mogli wsadzić tu kotka. No, jakby był kotek, byłoby... Ale wyobrażasz sobie te sceny, kiedy on zaczyna coś mówić. No dobra, zabieramy się za jedzenie i zaczyna sobie myć tyłek. Jest ta nóżka do góry, jest to ujęcie dokładnie, co teraz, tylko kotek sobie myje tyłek. Jest takie... Przepraszam, co sobie też liżą jaja i co? Tak, no. W sumie tak. On nie obrażaj kotków. On tego nie robi. Dlaczego? Dlatego, że jest pół jamnikowato za długim korkim. Będziesz korgim. Grażynę przepraszał zaraz, zobacz. Będę Grażynę przepraszał, tak. Ja Grażynę przepraszam całe życie. Za mało tuńczyka, za dużo tuńczyka, za długo mnie w domu nie było, za krótko mnie w domu nie było, wróciłem, bez nagród wróciłem, za dużą ilością... Nie dogodzisz, nie ma opcji, nie? Typowa kobieta. Nie dałem kocimiętki, dałem kocimiętkę, to już nie ma znaczenia, mam wpierdziel. No, zasadniczo, no. Wczoraj znajomi kiśli, jak ten, ja im coś opowiadam, a kot mi skoczył na ramię, postawiła łapki na obie i zaczęła mnie myć, jak powiedziałem, Grażyn, co robisz? To było takie psz! I myję dalej, bo... Następnym razem jemy na mieście, nie?
Aha, no więc posypka przedstawia nam zasady. Wow! Jakie wejście! A, bo ty nie słyszysz muzyki! Nie. Bo teraz weszła muza. Później sobie nadrobię. Okej. A zasady są takie, że nie ma zasad! Poza tym, że musicie ugotować wszystko, na co was stać, tak? Pokaż na co... Nie. I tak, ja ostatnio słyszałam, jak widzę śpiewa. Tak. Nie, a to było straszne. Trauma. Dobra było. Traumen. A. Mhm. Ale puściłem znajomym, którzy powiedzieli, ej, ty tego nie zaśpiewałeś, tak? My wiemy, jak ty śpiewasz, ty tego nie zaśpiewałeś, a to było... Autotune! Serio? Nie, nie mam autotuna. Ale... Dobra, lecimy, bo to będzie bitwa wszechczasów. Decydujemy się na mac and cheese plus nasze ciasto zapiekane, to co było na praktyce. I liczymy na to, że to przepchnie nas za linię wiktorii. W tym samym czasie Van Van i Podludź przygotowują jakieś mega skomplikowane danie, które uśmierci kolejnego, mam nadzieję, że uśmierci to tego Boba, czy Popa, czy jak on się tam nazywa. Popa. Czyli próbują zrobić to, co zawsze, przebić samych siebie, więc no okej. Okay. A może sobie oni próbując swojej potrawy sami się zatrują i umrą. Będzie double kill. To combo breaker, tak? Aha. O, to też by mogli przy okazji uśmiercić. O, tak. Ja bym wszystkich zabiła. A Miriam w tym czasie wyciągnęła swoje największe szkło powiększające i będzie robiła mini dania, tak? Czyli zrobi, idzie na giganta robiąc małe żarcie. Można. W tym czasie Kloner Sanders, chciałem przeczytać harassing, nie harnessing, tylko harassing, znaczy się ten, że no... zaraz będzie IO, FBI tu w bio. Przygotowuję swoje 11 potraw, żeby tam przygotować, ulepszyć do perfekcji swoją potrawę, tam z original potrawę R, nie? Nazwę reserved ze swoich tam fried chicken. Fried, jak to będzie? Pieczone? Nie. Smażone? Nie. Na głębokim tłuszczu, tak? Tak. Kurczaczki na głębokim tłuszczu. Smażone. I w pokoju się ten intensity in the room. Co? The intensity in the room? Starts the full tenor. A, czyli... Napięcie takie, nie? A, napięcie to można powiedzieć jak się nazywał ten mistrz napięcia? Stare filmy. O Jezu, a ty masz do mnie pytania. Kurde, nazwisko wyleciało mi z głowy, a on ma cudowny cytat, że w dobrym kryminale napięcie powinno zacząć od wybuchu wulkanu, a później stale rosnąć, nie? Więc na tej zasadzie. Nie znasz? Nie, na pewno znasz. Ten od ptaków, Hitchcock. Brawa, brawa tymi dla mnie. Brawa, brawa za pamięć. Jak można zapomnieć nazwisko Hitchcocka? Ale okej. Okay. Więc wszyscy przygotowują swoje tam najlepsze triki, wyciągają asy z rękawa albo gotowce, nie? Z tego storby i zaczyna się robić tak naprawdę serio. Colonel Sanders przygotowuje swoje McChicken, przepraszam, KFC chickeny i latają one w powietrzu jak tam macha, nie wiem, pewnie łopatkami czy coś. Ego warsz? Co to jest warsz? Madziu, Hilfe! Madziu, ty patrz, a ja tak tylko zauważam, gdzie jest źle wycięte. Tutaj, jak widzicie, za dłonią jeszcze, za rysunkiem dłoni jeszcze kawałek skóry wystaje. To ma jakąś dziwną narość na dłoni. Jest tylko... Warship to jest statek wojenny. To będzie to na zasadzie jajka do boju. Tak. I tutaj ma kwadratowe coś na łbie. Nie wiem, czy widzisz, że z jego lewej strony głowy wystaje kwadracik, źle wycięte. To jest moja ulubiona zabawa, jakie jest migające tło. Tu nie widać, ale nad tym ma kawałek różowego, ale jako, że nie miga, to pewnie nie będzie widać. I jeszcze tutaj są takie malutkie, ale to też nie będzie widać, bo po kompresji ostatnio ja się podniecałem, a nikt tego nie widział, bo tego nie było widać. Jesteś pewny, że włączyłeś myszkę? Jestem pewny, że włączyłem myszkę. Bo ja jej nie widzę. Aha. Ty nie widzisz myszki? Nie. O nie, to jak oni też nie widzą myszki, to będę gadał sam do siebie jak ten wariat. Czyli nic nowego, jedziemy dalej. Właśnie to miałem. Miriam tam zaciekle wojuje ze swoimi małymi składnikami. Okej, jak to niewiele jej do szczęścia trzeba. Ojej, tego tła to jeszcze nie widziałem. Best Friend Blaster, Buster Blaster. Może teraz podkażę postać, bo się kolor zmieniał, to byłoby ciekawe. Co to jest Buster? Buster to jest... Ten Buster?
Buster nie znam. Buster to jest tam mieszanie czy trzepanie na przykład ten? Nie. Tego nawet nie znajduję, wiesz? Nie ma czegoś takiego? Ja bym powiedział, to jest, że jak musicie na przykład jajko ubić czy coś. Tak bym strzelał, ale nie wiem. Ale no, to tak. Jest dynamicznie, widzicie, jest ta poza, tło miga, jest czerwono, czyli no, powinien tam hymn Związku Radzieckiego polecieć w tle. No ogólnie ten klimat, ewentualnie Chiny, nie? Van zamiast gotować, to on się to... Co to jest Urchin? Co okno dialogowe, to muszę ciebie pytać. To nie jest, Boże, glony. A możliwe, flexis albo pectoros. Ta, Boże, rozgwiazda. To coś z tym. A, no to chyba będzie z tego. To jest ta gwiazda morska, tak? Tak się pisze. Si Urchin przez CH. Tak. Si Urchin. Ulicznik, łobuz i urwis. A, czyli on kroi jakiegoś urwisa. Dobra, mam nadzieję, że to jest ten pop. Morskiego. Morskiego urwisa. Let's rock and roll, paranoid. Okej, można. No ma w sumie na razie najfajniejsze tło, to takie pomarańczowe, ten takie troszkę lisie, wygląda jak takie retro z filmów, wiesz, tam Powrót do przyszłości, ten klimat, nie? Nie masz tego skojarzenia? Taki, coś takiego. Taki lajcik. Ashley tam się tłucze ze swoimi wypiekami z prędkością światła. No okej, Slytherin, to widać. Shallow personality co? Spatula to jest ta taka łyżka, ten do tak. Ta chochla taka wielka, duża. Tak, no. ale płytkiej osobowości. Jak wiesz, w filmach, serialach, tam nie wiem, Naruto, nie Naruto i tak dalej, zawsze wszystkie ciosy mają swoje nazwy i oni tutaj też zarzucali tam, nie, studencki kredyt i tak dalej, to ona ma chochla płytkiej osobowości. Okej, zwyciężyła tym, jest moim nowym ulubieńcem. O, Klank jest, myślałem, że Klanka nie ma po tym wielkim rozstaniu. Ale przecież nie umarł. No, nie wiem, dostał kosza, to dla niektórych jest jednoznaczne, nie? Ale ten. Five Dial Pressure Point Chicken Cooking Technique. Czyli Five Dial to jest 5 numerów na tym takim na tarczy do wybierania. Pressure Point to są punkty nacisku. Chicken Cooking, gotowanie kuraka. Technika 5 punktów nacisku. Nie, punktów nacisku na tarczy. Piątego numeru. Dobra, okej. Okay. Tak, too complicated for me. Każdy zrozumie, o co chodzi. Dokładnie. Na bank. Oh. Ej, moment. Od kiedy on mówi? Tak, od kiedy on mówi po angielsku. Ojej, Ashley. Teraz może tamto się w nim zakocha, skoro mówi, nie? No. O nie, to tak jak było przepowiedziane! Teatralnie łapka do czoła. Nie możemy pozwolić, żeby to się ziściło. To powstanie zniszczy nas wszystkich. To na pewno jest romance. Samo zniszcz. I Van bardzo szybko odłącza Klanka i wywozi go poza arenę. Ej, czy oni właśnie oddali walkoverem ten? Wyłączyli Klanka i Van z walki. No. To została tylko Ashley. O, muzyczka standardowa wróciła. Skończyło się bitewnie. O, kiedy my tam dziko przygotowujemy swoje żarełko, zwracam uwagę na to, że Ashley i jej księga czarów. Co? Że Ashley wyciągnęła swoją księgę czarów? Czy ona użyje czarnej magii w przygotowaniu? Ja ci już dawno mówiłem, że w niej demon siedzi. Tak. Okej. Przełknę ten komentarz. I ma swoją własną książkę, nie to, żebyśmy mieli podobną, ale okej. Czy my wyciągamy swoją własną książkę, bo chcemy się przyłączyć do konkurencji i nie chcemy jej odpuścić, to by było naprawdę głupie. A my już nie zrezygnowaliśmy z czarnej magii po ostatnim, co się wydarzyło? No, jakby dało radę, to ja bym teraz zrezygnował. Ja też. Nie chcę ci narażać na odklikiwanie całej gry na nowo. O tak, więc jakby dało radę, to my byśmy, czy my chcemy podjąć się walki na magię? Nie. Która na pewno będzie złą.
Nie, Do it the hard way. Nie, my jesteśmy tacy zajebiści, że nam magię nie potrzebujemy. My sami o, sobie przygotujemy. Tak! O, i chuj. Damy radę. Do it the hard way. Kto potrzebuje magii, kiedy ma się pasję? Passion fruit. Mamy passion fruit. Poradzę sobie... dragon fruit u nas, passion fruit. Tak. Nie, passion fruit też jest. Serio. Seriously. Google it. Google. Jeszcze słyszałam. Ale zaraz zobaczę, jak to wygląda. Nie jest impresyw jakoś wybitnie. Jak to jest po polsku? Passion fruit to jest po polsku... Marakuja. Ja bardzo lubię marakuja, zwłaszcza jogurt z marakuj. Ja tak średnio. To znaczy, nie to, żeby mieć coś przeciwko, ale to nie jest takie coś jak, że zobaczę mango, muszę żryć. Jak są rzeczy z mango, które... Wszystko, co jest zrobione z mango, przetworzone, tak samo jak truskawki przetworzone, nie smakuje jak truskawki, tak samo mango. Ale zawsze się skuszę i kupię, nie? Ja kiedyś mango określałam jako taką słodką, miękką marchewkę. Nie. Nie wiem, dlaczego ja tak określałam, no ale no. Ale nie, jest. Lubię jest, mango. Jest, mogę żreć do oporu. Ja też. A więc tak, Kroner Sanders zauważył, że postanowiliśmy wygrać na własnych zasadach i nie poddać się tam ten, że magii i puszcza nam oko przez cały pokój. Odbiło się takie, kurde, powinienem mieć teraz takiego ping-ponga, żeby zrobić jeszcze ten dźwięk, jak się ping-pong odbijał, tu jest takie pk. Suche, no ale niestety nie mamy. Wierzę w ciebie, Mazu, żywy w trójcy... Przepraszam. To samo mi się skojarzyło, jak zacząłeś wierzę w ciebie. Tak, i Miriam też to zauważyła. O, wreszcie nam uwierzy! Tak, ja też w ciebie zawsze wierzyłam, Mazu. Zakrzyknęła po tym, jak nam dała do zrozumienia, że całkiem w nas nie wierzyła. Od kiedy byliśmy małymi brzdącelami. Nie to, żebyśmy się niedawno dopiero co pokłóciły i rozeszły swoimi drogami. Ty poszłaś w stronę Klanka, żeby się tam potem z nim pokłócić na lekcji, a myśmy się przygotowali na bujanie z czarną magią, co musieliśmy odkręcać. Kosztowało mnie to przyklikiwanie. Kurde, muszę myszkę zmienić od tego. Nie, jeszcze nie jest tak źle. Ponieważ jestem twoją najlepszą psiapsiłą forever! Nagle odwidziało ci się. Jak widzisz mój sukces, tak? Sukces ma wielu ojców, tak? 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 Tak, patrzysz jak Miriam przy swoim tam piekarniczku ci cheeruje. Jej, wysyłam ci cheerki! Mazu! To znaczy, Miriam, a co z twoim żarełkiem? Jeżeli ty mi cheerujesz, to kto gotuje? Już się pewnie ugotowało, bo jest na tyle tycie, że wystarczyło zanurzyć w wodzie, by było ugotowane już. Dokładnie to, nie muszę tłumaczyć to, co Madzia powiedziała. Małe żarełko, krótki czas gotowania. Gotowe! Takie, trzeba było iść w tym kierunku, wiesz? Trzeba też było postawić na mini żarcie. Oj, ale proszę cię, no mini żarcie, wyobrażę sobie takie mini pizzę. Zresztą, żebyś się pierdyliard ich zrobić, żeby się najeść. Ja dzisiaj w ogóle muszę wcześniej wyjść z domu, więc patent będzie taki, że ja tą pizzę, co mam na dzisiaj przygotowaną, pokroję ciasto na dwie części i rozwałkuję takie dwie mniejsze, okrągłe pizze. I upiekę sobie jedną, a drugą zostawię dla rodziny, jak wyjdę, bo nie będę w stanie tego zrobić im i no. Więc takie, aha! Dobry pomysł. Tak. Ale to bardzo słodkie, ale... Miriam stryknęła nam przyprawami prosto w oczy. Znaczy, nie, moment, prosto w nudle. Czy my robimy nudle? No nie, serem bym zjadła. Znaczy, ja też bym zjadł. Aha, no tak, nudle. Do mac and cheese. No. Ale ja tego nie kojarzę jako nudle, tylko jako makaroni, nie? I no. Stąd jak zobaczyłem nazwę nudle, to pomyślałem o tych takich japońskich, ten, długich, jakieś udony czy inne. Ale takiego też bym zjadł. No, tak. I to jest ten sekretny ingredient. O nie! Że makaron? Nie, ona nam dosypała tajnego składnika, a my jej powiedzieliśmy nieprawdziwy tajny składnik, który jest totalnym bullshitem. To my wtedy powiedzieliśmy, że pietruszka, nie? Pietruszka, a nie jakaś tam rozgwiazda morska czy inny badziew? Nie wiem już. Jezu, to było tak dawno i nieprawda, że to nie spodziewałam się, że ona to wykorzysta kiedykolwiek. No. No więc, nasz garnuszek eksplodował, Miriam poleciała na tyłek do tyłu. Rozmiękłe nudle zawirowały w powietrzu. I czarna chmura uniosła się w...
prosto nam w oczy. Spork Monster. It is I, Steve, the Spork Monster! O, jeszcze słodki. Stworzyliśmy kolejnego? Nie! Mroczna magia, nie! Steve? Ej, to jest ten Steve z Minecrafta? Steve, co się stało z Gorką? Oczy mi nie pasują. No. Chyba nie przybyłeś, żeby się ze mną klepnąć. Tak. My z Pork Monstery jesteśmy w dużych ilościach. Gorko niestety ma dzisiaj dzień wolny. Ale przyzwałaś Steve'a. Ale ja nienawidzę walczyć, więc wydaje mi się, że damy sobie radę i bez tego. I hope. Nie wiem, dajmy mu kostkę masła czy coś i niech idzie. Tak, tak. Masło drogie u nas, o niech doceni, guys. O tak, tak. W sumie no ostatnio kupowałem to irlandzkie, to było strasznie ten... Ja potrzebowałem dosteków, więc no. Tak. No, jesteś w połowie bitwy na gotowanie. Uwielbiam tego typu rzeczy. To jest lepsze niż TV. Zaraz tam powinien wjechać ten, jak się nazywa, ten, co się zawsze drze na wszystkich w tych turniejach. Gordon Ramsay. O, powinien wjechać i zacząć błyskać. A zanim Gesselarka, słucham. Tak. A na końcu ja. O to. Wyszalone dzieciaki i wasze naprawdę imponujące zdolności kulinarne. Pozwolisz, że sobie powiszę koło ciebie? Na zdrowie. O, powinniśmy iść do wyboru. Przykro mi, Steve, ale jestem w trakcie czegoś... Jak ktoś czegoś... chce wisieć i się wieszać, ja nigdy nie przeszkadzam. O, to chyba, że to jest komputer. Mhm. To wtedy mi to przeszkadza. To tak, ale ja powiedziałam ktoś, nie coś. Oj nie, Steve zauważył, że my mamy grimoara ukrytego za naszym tym do gotingu. Tak. O nie, widzę co tu się stało. Użyliśmy troszkę magii i przypadkowo mi przywołaliśmy, tak? Oj, no nie my, no nas zmusili wtrącić. No zasadniczo, no, tak, zgadłeś, ale nie do końca. Ale jak już tu jesteś, możesz mi wrzucić troszkę świeżych nudli do posolonej wody? Sęciąg! Zawsze chciałem być top chiefem, tak zasadniczo, nawet od kiedy byłem małym spork szczeniaczkiem na wsi, bo ze wsi jestem. Wiejski pies, to widać przecież, nie? Co no my i... dzisiaj do tej wsi mamy? Nie wiem. Od samego rana. Wsi radosna, wsi wesoła. Widząc, że... nasz sporkowy potworek sobie poleciał, bo się wkręcił w całą historię i już wiemy skąd przybył. I wygląda na to, że tu był samotny. Mam nadzieję, że dobrze przetłumaczyłem, bo się rozkojarzyłem. Wizu zaczął sam opowiadać historię. Tak. Wizu wie lepiej. Moja wersja i tak jest lepsza. Pan. I zasadniczo wiesz co? Może byś tak poszedł tam na górę za te barierki, za te szklane te, żeby móc oglądać. Naprawdę się muszę skupić. No rozumiem. Nie, taki... No ja chciałem tylko pomóc. To tak jak wtedy, kiedy w szkole dla potworów zasnąłem na zajęciach ze straszenia i kiedy się obudziłem. A my dajemy mu skrócone ten, informacja jak to się robi, takie na zasadzie spojrzenie. No. Wypad. Okej, nieważne, do zobaczenia później. Powodzenia! Top. Okej, mamy teraz do wyboru dwie rzeczy. Albo się poddać i wylecieć ze szkoły, wydaje mi się, że to jest takie całkiem w naszym stylu. Albo zebrać sobie więcej siły i no jechać na prostą do zwycięstwa. Do zwycięstwa. Do zwycięstwa? Oczywiście. Wut! Dam radę! Dam z siebie wszystko! Przybyliśmy tu, by zwyciężyć! Tak. Co? Returns Macken. A, że nasze włosy zmieniają kolor, to tak jak w tym Dragon Ball Z zmieniają kolor na taki serowo-pomarańczowy, kiedy przepływa energia przez nasze ciało. No okej.
Moje serce jest czyste, pomijając fakt, że wkręciliśmy naszą najlepszą kumpelę, że tajnym składnikiem jest jakiś totalny bullshit, który ona nam rzuciła do garnka przed chwilą i to wybuchło. Ale mamy czyste serce! Ale na kiego nas słuchała? No nie ma swojego mózgu? Tak, tak. Jej wina. Moje ręce wcale, że nie drżą. Wcale. Nic a nic. Moje kutki... Kutki? Jezu, kutki! Moje kubki smakowe, kubki jak psie kubki. Moje kubki smakowe są gotowe, były gotowe na ten dzień przez całe moje życie. Nie używam. Duch studenta. Nie. Nie wiem dlaczego, ja go tak nie lubię. Tak, jesteś wybrańcem. Ty mnie pomścisz. Tak, i później prawa do tego bullshitu kupi Disney i zrobi kolejną trylogię na ten temat, gdzie wszystko co my zrobimy zostanie wepchnięte głęboko w szalet i zrobią jakoś Rey, która zostanie drugim wybrańcem i naprawi niby pseudo całą trylogię, wrzucając w... Przepraszam, zacząłem myśleć o Gwiezdnych Wojnach i się striggerowałem. To wizja normalna. Tak. Czy ja mam gdzieś leki pod ręką? Nie? Skończyły się. Zaraz, raz sobie iść do lekarza. No. Ty mnie pomścisz! Buję cię, a nie cię pomszczę. Tak. Moc, która przez nas przepływa, z automatu przestaje przez nas przepływać. No chyba... Tak powiem... Moment. Czy on nam właśnie zepsuł ten? Flowa? Przerwałeś mi flowa swoim monologiem! Czulu głupi. Przepraszam. Wypad. Proszę, miało być gorzej. Jak to szło? Moje serce jest czyste, moje ręce wcale nie dygocą, moje kutki smakowe przygotowywały się na to od początku mojego życia. Jeszcze im pokażę, jak się gotuje. Tak, tak. O! Zaczęliśmy lewitować! Energia przepływa przez nasze ciało, bo jesteśmy tak bardzo na wypasie, że wow! Z tą mocą możemy zrobić wszystko. Wszystko ci mówię! Może poza cofnięciem czasu, co by było naprawdę super użyteczne. Bo kiedy my się powerowaliśmy, nasz chicken pot pie, czyli nasz placuszek z chickenami, się przygotował i nie może zostać podany. Zawsze wiatraczy. Tak. Ale nie przejmuj się, Mazu. Jeszcze nie wszystko jest przegrane. Koroner Sanders, który jest pod wrażeniem naszej zaciekłości, decyduje się, że nas wesprze. Co, nasypie kwiatów wiśni może? Że przyglądałem się tobie i muszę przyznać, że jestem naprawdę pod wrażeniem. I'm impressed! Tak, że... No, po angielsku rolling with the punches to jest zasadniczo, że idziemy za ciosem. Staramy się nie poddać. Staje na stacji obok nas, lokomotywa, i zamierza nam pomóc, i zamierzam ci pomóc. Jak to było z tym, nie? W tym filmie jest dużo akcji. W tym filmie jest dużo akcji. udało nam się zrobić mac and cheese, prawie całkiem na czas, prawie daliśmy radę i to nam się przyda. Ale koronerze Sandersie, co ze smakiem? Ej, co? Nie, test! Kto by na to test. Patrz? Co z testem? Co się stanie z tobą? Co z zasadami? Podążanie za zasadami jest dla mięczaków! Znaczy, nie wiem, co on napisał, co on powiedział, tak powiedziałem z automatu. Aha, podążanie za zasadami nigdy nie było moją rzeczą. Zawsze podążałem za swoim sercem. Dlatego masz urnę ze swoimi poprzednimi karierami, chłopie! Które też muszą nieźle smakować, nie? Ta potrawa powinna być bardziej gorzka, nie? Wyciśnij troszkę łez. Ale urny są całkiem spoko, już cenę sobie sprawdzałam. O, to. Co za facet? Koroner Sanders rozwija swój tam biały ręczniczek, chyba biały, tak, biały ręczniczek, żeby pokazać ci najbardziej pyszne sznaście, przygotowane ci tendersy. Tendersy to będą te uda? Podudzia. Podudzia. Na jakich kiedykolwiek polozyłaś swe oczy. A tak, poza tym, czasami niespodziewane kombinacje dają zadziwiająco fantastyczne efekty. Jej! No, zwłaszcza jak robisz miksturę w Minecrafcie. A, nie wiem, nie grałem jeszcze w Minecrafta. Ile miesięcy ja temu tą grę kupiłem? O!
Oto to, nie odpaliłem jeszcze. Czy ty sugerujesz? Tak, że jeśli połączymy swoje siły, możemy stworzyć naprawdę perfekcyjne żarło. Czekaj, ja myślałem o czym innym. Koniec czasu! No i co? Madziu. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, w którym miejscu ten odcinek trzasnąć w pół, żeby to miało fabularnie ręce i nogę. Gra nie ma ręce i nóg, więc to też nie musi mieć. Okej, dobra. To jak widzieliście cięcie w pół słowa, to dlatego, że Madzia tak zadecydowała. Tak, to ja.